Witam na kanale Barbecue Grill nie tylko, witam w mojej kuchni. Dziś przepis na białą kiełbasę do żurku wielkanocnego. A więc, co tutaj mamy? Karczek kilo 40, boczek kilo 80, szynka 2 kilo 10 i golonka 0,6 kg. Szynkę mam już pokrojoną, a więc zaczynam krojenie od boczku. Tutaj mam dwa rodzaje boczków, jeden bardziej chudy, jeden bardziej tłusty. Tą część z boczku chudego zmielę razem z szynką na szarpaku. Drugą część boczku tego bardziej tłustego zmielę razem z karkówką na sitku fiosie. No to dzielimy na mniejsze kawałki, tak żeby nam weszły do maszynki do mielenia. Tutaj mam jeszcze kości z golonki, z których zrobię wywar, który będę później dodawał do farszu jako wodę. Zaczynamy mielenie. Zakładam sitko FI8 i mielę boczek i karkówkę. Boczek, karkówka zmielone. Zakładam szarpak i mielę szynkę i część boczku. Na końcu zakładam sitko FI4 i mielę golonkę. Ok, mięsa mamy pomielone. Teraz czas na przyprawy. Co tutaj mam? Pieprz czarny grubo mielony, 2 gramy na kilogram. Majeranek 3 gramy na kilogram. Sól zwykła 17 gram na kilogram. I czosnek 2 gramy na kilogram, czosnek przepuszczam przez praskę. Wstępnie mieszamy farsz, dosłownie 2-3 minutki, żeby tylko rozprowadzić przyprawy i sól i wstawiamy do lodówki na 3-4 godzinki. Ok, minęły 3-4 godzinki, teraz dodajemy naszego wywaru z kości golonek i wyrabiamy farsz około 15-20 minut. Farsz mam już wyrobiony, teraz przygotowuję jelita, są to jelita wieprzowe kaliber 28-30, wcześniej namoczyłem około 2 godzin w wodzie letniej, nabijam nadziewarkę i nabijamy farsz w jelita. Nabijamy kiełbasę wykołaczką, żeby się pozbyć zbędnego powietrza. Formujemy wędkę około 15 cm. Tak wygląda kiełbaska. Teraz ja robię tak, dzielę na mniejsze porcje, około 3-4 pędka. Zamykam próżniowo i tak mrożę. Jeśli mam ochotę, wyjmuję, rozmrażam i spożywam. A teraz jak parzyć? Temperatura wody około 80 stopni, wrzucamy kiełbaski i parzymy około 20 minut. Po 20 minutach kiełbaski są gotowe. Tak oto wygląda sparzona, lekko schłodzona biała kiełbaska. Do żurku i nie tylko. Z chrzanem, z musztardą, z ketchupem. Wyśmienita. Ja robię tak, że przysmażam na patelni. Tak wygląda przysmażona na patelni kiełbaska. Bardzo dobra, ale najsmaczniejsza jest oczywiście w żurku. Podobał się przepis? Daj łapkę w górę lub napisz komentarz. A ja już zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia i pozdrawiam.